i gonitwa się rozpoczęła. Echarella i Rim Al-Khalediah na czele, ale tam trwa zacięta walka, tam jest Furnika, tam jest także Kuwaj, który teraz przyspieszył i objął prowadzenie. Furnika jest druga, obok Rim Al-Khalediah, dalej Kadma, tam na zewnątrz także wyszedł Arash i na kolejnym miejscu jest Dar Duni. Nieco dalej galopuje Antares i bardzo szeroko prowadzony Huawei. Na ostatnim miejscu Miskasz de Pibul. Prowadzi Kuwaj z przewagą, dalej Rim Al-Khalediah, nieźle Furnika, tam jest także w środku stawki Al-Maharib, koło niego Dar Duni oraz Arash. Przed nimi są Echarella oraz Kadma Al-Khalediah. Huawei dalej bardzo szeroko, Antares i Miskasz de Pibul na dwóch ostatnich miejscach. I konie wchodzą na łuk, jakieś 1100 metrów do celownika. Kuwaj, Rim, Furnika, Kadma, polem Arash, lekko wstrzymywany jeszcze przed wejściem w zakręt Al-Maharib, bo on taki trochę niespokojny. Przyspieszyła lekko Antares, która szuka tutaj miejsca bliżej kanatu. Na ostatnie miejsce spada Huawei. W tej chwili Rim przed Kuwaj. 800 metrów, no 750 do celownika. Troszkę się rozpadało, dalej Echarella, Al-Maharib oraz Furnika. Na szóstym miejscu Antares i konie wychodzą na prostą. Pierwsza jest Rim Al-Khalediah, którą próbuje atakować Echarella. Polem Al-Maharib i Kuwaj przy kanacie. Tam się troszkę chyba zakopała Antares. Rim kontra Echarella. Te dwie klacze mają dużą przewagę. Rim chyba nieco lżej galopuje środkiem toru. Teraz wyraźnie przyspieszyła, szybka klacz i sięgnie po wygraną. Druga będzie Echarella, trzecia Furnika, czwarty Al-Maharib, a piąty Kuwaj.